Siemaneczko, z tej strony Metal i dzisiaj zrobię dla Was kolejny unboxing paczki z Fasttecha i niekoniecznie będą tam kostki, znaczy może będzie jakaś kostka, zobaczycie. Więc dzisiaj sobie szedłem ze szkoły, patrzę i paczka jest, więc super. Odpakujemy i okej. Czekajcie, coś tu mi spadło, dobra. Lecimy unboxing. Pierwsza rzecz, ja już chyba wiem co to jest, ale spoko, wy się dowiecie dopiero za chwilę. Ok, nie odwracam, żeby nie było widać. I teraz jedno z ciekawszych. Ok, to jest wszystko co zamówiłem. Pokażę wam teraz tutaj jakby takie podsumowanie. To tak, 7 laserów zielonych, 1 laser niebieski, Fangshi Shuangren w wersji drugiej i Shengshu 4x4 w wersji, on to jest chyba czwartej, już tam sam nie wiem. Dobrze, zobaczymy, wyciągnę jeden laser, pokażę wam jak on wygląda. To są wszystko zielone lasery, tutaj chyba piszę nawet, tylko nie wiem czy aż taką ostrość złapię. Nie, bo musiałem zmieniać ustawienia, więc nie złapię. Ale nie szkodzi, powiem wam, że te lasery są naprawdę bardzo mocne. No i polecam je każdemu. A tutaj, po prawej stronie wam już pokażę. Tu mamy raz, dwa, sześć, siedem. Siedem laserów, ok. Tutaj mamy, zgadujcie. No, no. Dobra, teraz opakujmy. Zobaczymy, czy zgadliście. To w sumie było dosyć proste, bo przed chwilą pokazałem kartkę, na której już pisało. Tutaj mamy laser niebieski, jakąś instrukcję. Aż jestem ciekawy jak wygląda laser niebieski, w sensie, że świeci. Wygląda tak samo we wnętrzu, ale za to pisze, pokazuje nawet kolor niebieski. Dobra, w sumie daje nam baterię. Ten laser był trochę droższy od tych normalnych, więc zobaczymy czym on się różni jeszcze. Dobra, działa. Już wam pokazuję. Tak wygląda laser niebieski. Jest on naprawdę niebieski, bardziej fioletowy. Trudno to pokazać, przedstawić jak jest tak jasno. O, widzicie, jest fioletowy. Bardzo fajny. Świeci całkiem mocno. Ma taką mocną soczewkę. Ale jednak nie jest tak samo mocny jak zielone. Za to jest to jakiś unikat. W sumie jak mam baterię przy sobie, to wam mogę teraz pokazać jak świeci zielony. I porównacie sobie jakoś ten. Moc. Dobra. Nie będę już skręcał do końca. Tak świeci zielony. Jest on prawie dwa razy mocniejszy z tego co widać jakby na samej kamerze. A to dlatego, że zielony kolor jest lepiej widoczny w dzień niż niebieski. Dobrze. Teraz już będę pokazywał dalej. To sobie tutaj odłożymy. W sumie polecam stronę firmy LifeTake. Rzetelna. Ostatnio słyszałem, że było jakieś pytanie czy LifeTake na przykład bierze więcej kasy niż jest w zamówieniu. Ogólnie muszę wam to wyjaśnić, bo to jest bardzo proste. Nie da się wziąć więcej, ponieważ cała transakcja jest finalizowana przez PayPala, a PayPal ma wytyczne ile ma ściągnąć z danego konta i więcej nie da rady po prostu, no bo nie może. Dlatego wszystko się dzieje bezpiecznie i legalnie. Dobra, teraz otwórzmy sobie Shengshu 4x4. W sumie nigdy nie wiedziałem, która to jest wersja, nigdzie to nie pisze, chyba że po chińsku. Instrukcja. Ostatnio sobie palca rozwaliłem, więc na zawodach będę trochę odstawał. Ale dobra.
Jakieś tam lekkie loki są, więc raczej jest to wersja czwarta. Dobra. Nie jest dla mnie kostka, więc nie będę tutaj narzekał. Akurat dzisiaj się kolega o nią pyta, więc mu napiszę, że już mam. Schowajmy. I ostatnia kostka, która jest jedną z ciekawszych i chyba sobie jedną z taką zatrzymam, bo będę miał więcej. Oczywiście na zawodach we Friedmanie zrobię jeszcze filmik co do rzeczy, które będę miał do sprzedania na zawodach we Friedmanie. Bo będę miał sporo maru, trochę kostek i dużo naklejek. Ok. Kostka chodzi sucho jak zawsze, Fang Shi, ale naprawdę jest dosyć luźna i mi się takie podobają. O, zmienimy stronę, żeby było widać. Liczę, że ta kostka będzie dobra do one handa, ale chyba nie, bo się rozjeżdża strasznie. Ale na moim cyklon boysie mam nadzieję, że wykręcę bardzo dobry czas. Dobra, to chyba byłoby na tyle w tym unboxingu. I zapraszam do kolejnych. Niedługo kręcę Q&A, więc też możecie sobie oglądać. Jeszcze wrzucę filmik z unboxingiem bardzo ciekawej elektronicznej zabawki. Możecie zgadywać, od czego jest taka klapka. Już mam tutaj zasłonię napis. O. Dobra. I teraz możecie zgadywać, od jakiego urządzenia elektronicznego to jest. I będzie o tym filmik prawdopodobnie. Jakaś tam recenzja. No i tyle. Dzięki za oglądanie. Daj łapkę w górę i cześć.